Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Let's Play Prince of Persia Piaski Czasu. No i dzisiaj podzieli się. Ona chodzi po złotych monetach. Mogli sobie wziąć trochę, by the way, a nie oni tak sobie chodzą i nic nie biorą. Dobra, wydaje mi się, że powinniśmy ruszyć z tym Tam i. nikogo nie ma. Co chodzi? Ruszyć z tym i zacząć z po prostu. Dobra. I ruszyć po prostu z odcinkiem. I ładnym filmikiem. Czy to jest takie coś, co ja mogę chodzić po tym? To mi właśnie wydaje. Bijaj. Będziemy biegać w koło pomieszczenia, aż w końcu dotrzemy na wierzchołek. Już mam w głowie ten głos Fary, która będzie mówić: Sztylet! On nie może dostać sztyletu! Zrobiłeś to. Weź sztylet. Uderz w sam środek kopuły. Armia mojego ojca splądrowała twój pałac i pojmała cię jako niewolnicę. Co? Masz wszelkie powody, by mnie nienawidzić. O czym ty mówisz? A teraz chcesz, żebym ci zaufał. No dalej! Nie ma czasu! Hamaruto! Nie! Daj mi sztylet! Właśnie tak. Widziałem swojego wroga. Patrzyłem mu w oczy i straciłem wszystko. Bądź głupi! Ona dobrze mówiła. Grobowiec. Tak. Byłeś tam. Sztylet był w twojej dłoni. Dlaczego się wahałeś? Myślisz, że jesteś sprytniejszy niż wszyscy, ale jesteś dokładnie taki sam jak inni. Ci żołnierze potrafią tylko walczyć. Niszczyć. Dlaczego ci zaufałam? Dlaczego ty mi nie zaufałeś? Bo widziałem wizję i chciałeś mi zabrać sztylet. Przepraszam. Gdzie jesteś? Jestem tu. Trzymaj mnie za rękę. Nie puszczaj. Nie to miałam na myśli. Nie. Masz rację. Wszystko, co nam się przytrafia, jest przeze mnie. Chciałem honoru i chwały. Ja to na nas ściągnąłem. Jesteś dzielny i dobry. Jeśli to ma być nasz grobowiec, przynajmniej sztylet zostanie przy nas. A my jesteśmy razem. Co to? Nic. Ty się trzęsiesz. Po prostu nie lubię małych przestrzeni. Musi stąd być jakieś wyjście. Kiedy byłam mała, moja matka nauczyła mnie tajemniczego słowa. Mówiła, że kiedy będę się bała, mam je wypowiedzieć, a tajemnicze drzwi się otworzą. Nigdy tego nikomu nie powiedziałam. Wiem dlaczego. To najbardziej dziecinna rzecz, jaką w życiu słyszałem. Jakie to było słowo? Kakolukiam. Kakolukiam? Zrobiłaś to. Nieprawdaż? Fara. W końcu coś widzimy. Okej, okay, kakolukiam. Radzę wam zapamiętać to słowo. Tak, przynajmniej do końca gry. Ono się wam przyda. Tak, żeby sobie skojarzyć fakty. Wydaje mi się, że będziemy biec naokoło tych schodów, bo tak będzie najszybciej. Te schody są bardzo długie. Nie wiem, ile razy tu było kopii w klej, ale z 50 chyba. Tak, byliśmy w grobowcu. Mamy bronię i wszystko. Mamy sztylet? Mamy. No i but. Dowiedzieliśmy się też, że książę nie lubi małych przestrzeni. Dodatkowo było ciemno. Okej, okay. Klaustrofobia czy coś. I
niby się dogadali, ale to też nie do końca tak, bo teraz będzie czekała na zagadkę, na której kiedyś utknąłem, bo nie wiedziałem, o co chodzi, ale ona jest bardzo prosta i trzeba się po prostu wsłuchać i najlepiej grać na słuchawkach. I gdy rozwiążemy tę zagadkę, będzie kolejny filmik nie na silniku gry, bardzo ładny swoją drogą, jak wszystkie inne. I właśnie ten odcinek będzie obfitować w takie typu rzeczy. Takiego typu rzeczy. Widzicie, te schody są strasznie długie. I zawsze kojarzył mi się z Tomb Raider Anniversary, jak się wchodzi do świątyni świętego Franciszka do głównej sali z 4 salami. I właśnie tam też są takie schody, nie takie długie, ale właśnie identycznie to wygląda. No dobra, jesteśmy. Gdzie jesteś? Czyż to nie piękne? Co niby jest piękne? Gdzie jesteś? Okej, okay. Kamera jest taka nie bez powodu, ponieważ będziemy chodzić w koło. Możemy tu zostać. Co robisz? To słychać. Szukam cię. To słychać wtedy właśnie takie pluskanie wody. Jak słychać to pluskanie wody, to znaczy, że tam mamy wejść. Okej. Okay. Fara! Nie wiem, czy ktoś drzwi na przykład, czy tam jakaś kombinacja nie prowadzi na przykład do sekretu jakiegoś czy coś, w sensie przedłużenie życia. Czasem może być auta słychać jeżdżące, sorry. Możemy się wykąpać? No właśnie, próbuję to zrobić. Próbuję do ciebie dotrzeć. Gdzie jesteś? Przytulnie. Nie widzę cię. Jak będzie filmik, to ja sobie wstanę i zamknę okno, bo zaraz fraka dostanę przez auto. Dobra. No, w końcu wyżej. Co do... No to już zaczyna być śmieszne. Fara! Po prostu mnie przytul. Do kogo ty mówisz? Do ciebie. Ona dziwna jest. Jakby coś brała. Skąd u ciebie ten dystans? Jezu, ona jest dziwna. Ona chce mnie uwieść. I can feel it. Okej, jeszcze chwila i będziemy u niej. Cudownie. Chodź. No to nieźle. Czy to była prawda? Ta magiczna pieczara? Jeśli to był sen, to oboje go dzieliliśmy. Wiem, że tak. Fara. O nie! Okej. Okay. Nie mamy broni. Nie mamy sztyletu, ale wzięliśmy taki ten medalionik Fary, o którym już mówiłem chyba w którymś z odcinków, że właśnie za pomocą tego czegoś w kolejnej części bawimy się czasem. Więc ten medalionik sobie zachowamy jak najbardziej. Z nimi się nie bawimy. Nie mamy nawet najmniejszych szans. Musimy po prostu stąd uciec. Do zagadki. I to jest najcięższa zagadka, jaką nam przyjdzie rozwiązać w grze. Dobra. Zacznijmy może od tego, że tu jest taki znaczek i musimy tutaj doprowadzić snop światła. Tylko jak to zrobić? O, to jest pytanie. Już nie pamiętam kombinacji tej zagadki. Nie mam danego pojęcia, jak to rozwiązać. Nie wiem, czy to światło powinienem wziąć, czy tamto i tak dalej. Także, no, sorry. Są tutaj niby te wszystkie wytarte ślady,
ale ja nie wiem, czy na te wszystkie wytarte ślady trzeba te lustra położyć. Raczej mi się nie wydaje, bo to by było zbyt proste. Ale można spróbować i potem pokombinować. Na pewno trzeba od tego punktu zacząć z którymś z luster, albo tym, albo tamtym, bo po prostu tutaj jest jakby początek tego światła, więc właśnie. Chwila, to się odbija w ogóle. To się odbija? Ale ja muszę od tej strony patrzeć. Aha, tutaj tak kawałek tylko. Okej. No i właśnie, i tutaj możemy odbić to jeszcze, ponieważ te światła odbijają też światło tych latarni tutaj, w których też są lustra i to jest też problematyczne, bo ja muszę zrobić tak, żeby tak to się połączyło, żeby to lustro odbiło mi światło tutaj. I inaczej się tego nie da zrobić. To musi być tak, że to odbije mi światło tu. Tylko jak to zrobić, żeby doprowadzić sobie to światło? Jak to dam tu, to czy tutaj, niby tutaj nie mam promienia. Więc obstawiam, że to lustro tutaj albo jest po prostu zbędne, albo ma być ustawione na tym miejscu tego lustra. No zaraz, zobaczymy. Może być też tak. Bo w sumie dlaczego nie? Tu mi się odbija, ale zaraz, bo wtedy mogę odbić sobie to światło. Tu. Tak? Mogę to zrobić czy nie? Mogę. I wtedy... Chwila. Jezu, ja tu nie wiem, nie widzę. Odbijam ja to, czy nie? Odbijam, a gdzie ja to odbijam w ogóle, można wiedzieć? Chwila. Aha, bo ja to zasłaniam wtedy, spoko. Jezus, to będzie skurkowane. Weź to przesłoń. Ale to wygląda było dobrze. Czekajcie, bo właśnie to musi być coś takiego. Ja muszę mieć tu widoczność. A gdybym to wziął sobie, przesunął... Chwila, bo ja tu nie widzę. Właśnie taka perspektywa jest dużo lepsza na ten moment. Na przykład wziął i zrobił tak. O. I co mi to dało? Tu jest jeszcze lustro jakieś. Więc ja mogę je wykorzystać przecież. Dobra, już nie zasłaniam, no. A gdzie to się odbije wtedy? Gdzieś tu na bok. To mi nie pomoże w niczym. Bo nie działa tak to. Ale jeszcze możemy spróbować coś takiego. I od tej strony spróbować to zrobić. Jezu, lustro, nie przeszkadzaj mi. Aha, nie, tego nie mogę zrobić. Okej. Czyli tak. Czyli to musi być tu. Nie ma innej opcji. Właśnie. Mam wszystko porobione. No to teraz tylko pytanie, czy... To się musi jakoś przeciąć na środku tutaj. Ja pamiętam, że coś takiego było. Chwila, bo muszę to wziąć. O. No spoko, a żeby mi to się odbiło tu, to co muszę zrobić? Bo jak tutaj pójdę, to mi nic nie da. Dokładnie, jak tutaj pójdę, to też to mi nic nie da. Popróbuję jeszcze z tym. Nienawidzę tej zagadki. Ja tu w ogóle nie wiem, co chodzi nigdy. Tylko nie wiem, czy ja powinienem to ustawić tak, żeby to się odbiło tu, czy do lustra. To trochę do tyłu, żeby nie było. Ja muszę mieć to lustro tutaj. Tu nie ma innej opcji nawet, żeby było inaczej. O, widzicie? Działa. Zrobiłem. I made it. Dobra. That wasn't so bad. No i mamy ekstra super mieczyk. Teraz myk jest taki, że
Albo walczymy z tymi ludkami tutaj i robimy sobie punkt zapisu. Albo spadamy stąd. Właśnie tędy. Tylko jak sfailujemy, to nie ma jak, wiecie, wrócić. Może ich zabije, tym bardziej, że oni są na hita. Więc pobawmy się tym mieczem trochę. Zapraszam. Nie bij mnie, czy to pozwolił? Aha, i to wszyscy, spoko. Szczerze myślałem, że to będzie więcej walki. A może jest to jakieś przedłużenie życia? Nigdy się w sumie za tym tutaj nie rozglądałem. Więc... why not? Ale nic tu nie widzę. Kamera też mi zbyt wiele nie mówi, więc... chyba raczej tu nic nie ma, ale zapiszmy, zobaczmy co nas będzie czekać. Ja doskonale wiem, co mi będzie czekać. Zastanawiam się też, czy ten odcinek nie będzie już ostatnim. Wszystko się okaże w praniu. Ile mamy procent? W ogóle 90. Gotowy. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. No nie wiem, zobaczymy jak to z czasem wyjdzie. Jeśli w pół godziny dam to radę przejść, to będzie 45 odcinka. Wtedy rzeczywiście mogłoby to być tak, że to będzie ostatnie, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Myślałem, że dłużej mi z tą zagadką zajdzie, ale to nie było w sumie takie złe. Ona tą szczeliną pewnie wyszła, co za bitch. Tylko oczywiście muszą mi pokazać całą tę drogę, którą będę chciał przejść. Ona jest tu. Muszę się tam dostać. Już tam byłem oczywiście, ale dlaczego miałbym jej uwierzyć? Przecież ona mnie... kurde. O, umarłem na skalę. Nienawidzę odbijania się. Kurde, ale to był checkpoint pewnie. Mam nadzieję, że mogę to pominąć. Wiedziałem, że się nie odbiję tak jak powinienem, bo ja nie umiem. Jak czuję presję, to w ogóle już tak właśnie działa. No to mogę sobie darować, już mam taką nadzieję przynajmniej. W ogóle jest godzina 15, znaczy już jest po trzeciej, ale... cicho! A ja dopiero się poniosłem z łóżka, pajda. Także... pozdro 500, nie? Brawo. Musicie mi tu dalej zapis, tak bym się ucieszył. Kilku naraz, osiągnięcia sobie te... powinno być tak właśnie. O, sami siebie bijecie, jesteście super. Nie bij mnie, co ty myślisz, że ja mam sztylet? No, ja się bronię! Świetnie. Zasadził mi jakąś kostę i zadowolony z życia. Patrzcie, jakich pociachałem. Oni mnie trochę też, ale... to nic. Ale mam zapis, to się liczy. Wspinaczka. Wspinaczka. Kolejna wspinaczka. Świetnie. Okej. Okay. Fara, wróć. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. No i dobra. Wydaje mi się, że właśnie tędy mamy zajść. Ale ile w tym prawdy? Jakbyście mieli wątpliwości, to mam w planach nagrać wszystkie części księcia. Nie wiem, na ile mi to wyjdzie, ale właśnie taki mam zamiar. Dobra. A, świetnie. No jestem. Tylko czy to ma sens? Ja mam tu iść w ogóle? Chyba mam, nie? Do góry? Hopa! No jestem. Aha, wyżej. Luzik. Czekajcie, bo to pomieszczenie jest dziwne, ale tutaj nie może być coś ukryte, chyba że mnie zaskoczą. Nie, zaraz. Weź się, musisz obrócić. Weź się okręć. Już myślałem, że wylecę gdzieś w ogóle, ja się zabiję. A jednak! Podejrzane mi te drzwi były. A przynajmniej się życie uzupełni. I tutaj w tym przetoczeniu życia też nigdy nie byłem. Więc z wami odkrywam jakieś tam... nowe rzeczy, fajnie, super. Okej, cieszę się, że tak wyszło.
W takim razie nie mogę ominąć zbyt wielu tych przedłużeń życia. Nie wiem, dokąd ten pasek ma właściwie dojść, ale... Nie mogę jakoś wiele ominąć. Nigdy nie miałem tyle życia co teraz, więc ja sobie to zapiszę po tym wszystkim. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Dobra, luz, niech ci będzie. To co? Tędy ja powinienem pójść teraz, tak? Czy co? Czy gdzieś wyżej tam się idzie chwila? Czy to bo... Już tak nie wrócę. Bez sensu. Miałem się tu na bok dostać, to co wy na to? Nie mogę, oczywiście, że nie, bo po co? Czy tutaj tego się szło po życie? Bo było co najmniej dziwne. No właśnie, bo tu do tyłu się idzie, prawda? To on ma taką umiejętność. On nie ma tu takiej umiejętności, żeby się odbije. Nie, to też... Bo to dopiero w tych... Jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Dwóch tronach! Ale widzicie, wiedziałem, że to u góry jest. Przecież się dobrze tu zapisałem po przedłużeniu. Super, zrobili mi tylko drogę do poprzedłużenia. Znaczy tylko, właściwie. Aż, ale no super, dzięki. O, Farad stoi. Dlaczego? No nie powinna tu stać. Ona powinna gdzieś uciec. Czuję to. Hej, przecież jej tu nie powinno być. Widzicie, patrzcie. Czekajcie, weźmy ją, zbijmy. Ona się zbugowała. Ona nie powinna tu stać. Widzicie, nawet życie jej nie ucieka. O, ucieka jednak. No chyba kpisz. Nie powinniśmy z nią tutaj być. Przecież ona się tutaj nigdzie nie dostanie. Ona była tam na filmiku chwilę, ale to jest dziwne, naprawdę. Jeszcze nie miałem takiego baga nigdy. Ej, gdzie ja mam tu? Skoczyć. Weź tu. O. Wow, jaki krzyk. Myślałem, że trafię. To nie miało miejsca. Wiem, że to nie miało miejsca. Doskonale. Może Fary nie będzie po wczytaniu. Ej, co wy na to? Wszystko przez nią. To ona sprawiła, że ja spadłem. Pewnie ona ma jakieś magiczne moce. Powiedziała kakolukiem i tyle. Ona tu stoi. Ja nie wierzę, co ja widzę w ogóle. Ona myślała, że schowa się za beczką czy za palem, to że jej nie zobaczę. Ona kpi. Nie wiem, jaka kamera będzie dobra. Czekaj, bo ja tu nie widzę. Są nietoperki, już na mnie czekają. It's amazing. Such amazing thing. O, udało mi się nawet. Oni sobie poleciały? Już ich nie ma? I nie będzie, mam nadzieję. Którędy ja mogę tu? Aha, muszę chwilę pobiec i się tu podbijać. Spocznij. O nie! Tam nic nie ma, urwany most. O, właśnie, ona tutaj powinna być dopiero. W ogóle ona się nie przejmuje tym, że ona sobie... idzie. Właśnie, niech... Właśnie, musisz zabić ludków, żeby był piasek, a ty uciekasz. Głupia. Ja rozumiem, że ja mam fajny mieczek, ale nie myślcie tak wszyscy naraz. Taka walka mi się podoba teraz. What the fuck? Zawaliłam się pod girą, coś. Świetnie, prawda? O, stoję w tym od razu, powinna mnie zaliczyć. Jakieś takie... wspinane znowu, dla odmiany. Okej. Okay. Tak chcę zapisać. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Okej. Okay. Gdzieś tędy się szło, pamiętam. Właśnie. Odwróciłem. Zaraz, bo to jest takie coś. Ja tu mogę? No byłem święcie przekonany, że trafisz z powrotem na to samo, skąd skoczyłeś, ale... Nie, to nie miało... Ja wiem, że to nie miało miejsca, ale ty jesteś taki ograniczony. Życie mam całe? Nie. To ja się uleczę. Dlaczego ja miałem się nie uleczyć? Przezorny, zawsze ubezpieczony. Czyż nie tak się to mówi? No weź, głupi. Hop!
No i dobra, zobacz, widziałeś, wszystko się ułożyło. Czy ty tu dasz radę w ogóle? Właśnie teraz jak nie ma się piasków, to trzeba uważać na każdy ruch, bo nie ma cofnięcia czasu, czyli jest tak jak w każdej normalnej grze. Że nie można popełnić błędu i trzeba przejść coś tam bezbłędnie. I to ja mam się tutaj odbić pewnie. Spoko. Tu nic nie ma. No weź. Straszmy. Jezu, nie wierzę, on się puszcza zrobić. No to lecimy. O nie, you again. No chodź tu, Molicha, nie ma czasu na was. Uczepicie się człowieka. Jeszcze mnie zrzucicie pewnie. Weź tu jednego ciachnij i one polecą już. No widzisz? That's how this works. O nie, jakieś odbijane. Tu nic nie ma. Okej. Kamera mi subtelnie pokazała, jak wysoko muszę się wespnąć. Okej, spoko. Tu trzeba naciskać spację z wyczuciem. A w Tomb Raider Underworld można klikać tę spację ile wlezie, jak wlezie i tak będzie dobrze. Chyba ciachły. Co ty sobie wyobrażasz, gro? O nie. Oh, come on! Well, thank you! Jezus. Dawaj, dawaj. Wydaje mi się, że najdłuższą grą z serii Prince of Persia jest dużo by wynikować. Nie? Chociaż nie wiem. Dobrze jestem? To masz iść na bok, a nie mi się okręcać. Co ci chodzi? W ogóle dobrze robię, że tu jestem? Yes. This is it. Teraz tylko odbić się. Udało się. I can't believe this. Jezu. Znowu wy. Aha. No ej, bo ty stoisz tak nie jak powinieneś właśnie. Jaki mamy teraz wielki miecz? A pochwa na sztylet pusta. Wow. One jeszcze chcą? Jezu. Przez 3 lata, jo, o co chodzi? Wszystkie mam zabić? Chyba, że krzestujesz. A weźcie się! Aha, spoko. Nie mam pytań. Boże, my jesteśmy tak wysoko, że nawet nie widać, że w ogóle jakaś ziemia jest pod spodem. I tam w ogóle się przyczepiły jakieś i tam one są, ale nie lecą do mnie, wow. No i dobra, o nie, o nie, o nie. I can make it. Skupienie. Yes. This is it. Dobra. Weź się w garść. Wszyscy na ciebie liczą. Nie zawiedź ich. Dobra, tu się zawali na środku. I na dole. I u góry. I jeszcze tu się zawali. Dokładnie tak. I dobra, ja muszę wejść jeszcze wyżej. To są jakieś drzwi. Cudownie. Dobra, jumpuj. O nie. O nie. Nie. Coś przeoczyłem. Wezmij mi się tu. Weźmy się tu. Ej, bo ty jesteś krzywo. Ja nie chcę, żebyś tak był. No nie bacz mi się. O, super. To teraz musimy zejść. Co ty na to? Nie zabij się. Prawie jesteśmy. Prawie nam się udało. Prawie się nie zabijemy. Okej. Okay. I made it. W tym miejscu zawsze failowałem najwięcej razy. I że co? Że to jest jakaś czasówka niby? To naprawdę cudownie. Jakaś drabina popsuta w ziemi leży. O, to było na wizji. Nie, zostawcie mnie w spokoju.
No, chodźcie tu. Chyba kpisz. Nie, to też... O, ten god! Wiedziało, kiedy dać zapis, wiedziało! Panie, te perki są okropne, stwierdzam to właśnie w tym momencie na zawsze. Już wolę walczyć z nie wiem czym. Tymi kosami, co robią, młotami i w ogóle. A jakbym ich nie zabił w ogóle, to i tak mi one biją, spoko. One nie są tak szybkie jak ja. Ej, zostaw mnie! Panie wierzę, nie dały mi się wespnąć. Nie dały, muszę ich zabić, muszę je zabić. To nie było. Muszę to zrobić, ja to cię wiarę, nie to perze mnie ograniczają. To nie było tak, a ja właśnie chyba myślę, że było. One mnie tam życie zajedzą, ale to mnie to interesuje. Chodźcie. Tu was zabiję, bo mam nadzieję, że stąd się nie zabije. Jak spadnę. Dobra, łudzę się. No jeszcze. Jeszcze kilku. Ten jeden, który został, może mnie właśnie zabić. No i święty spokój, do widzenia. Jezu, pojadły mnie. Jeszcze w tym miejscu nie ginąłem nigdy. No ale okej. Okay. Ja się może nie znam. Co ty myślisz, żebyś mi tu bronić? Czekaj, bo ja nie widzę. Czemu ty nie chcesz tam? Stawiasz się? I nie tylko ty? Ty nie kop go, bo jak go kopniesz, to wiesz, że to nie zrobisz mi nic. No co oni mają z sobą? Jakiś problem egzystencjalny, ewidentnie. Widzenia. No nie można go zabić jak leży, bez sensu, a ty nie masz wskakiwać na nim. Wow, dzięki za kosę, naprawdę to było takie potrzebne. Słychać dźwięk, że blok, ale jednak oni tego nie robią. Nawet ten blok mi nie pomaga, patrzcie. On mnie w powietrzu wziął, jaki cheater. On ręką w sztylet wsadza, a nie ma go. Animacja niezmieniona, bez sensu. Dobra, dzięki za zapis, ale ja to już się przejdę, może jakieś woda jest czy coś. Pij! Bo w domu tego nie masz. Okej, okay, tam dalej coś? Nie bałdzą. No i dobra. Aha. To co, zapiszmy. Nie wiem, gdzie to w ogóle zapis był. Aha, w ogóle po drugiej stronie, świetnie. Niechaj będzie, jeszcze się tu przelecę i zobaczę. Ja mam tu iść w ogóle, spoko. No dobra, to zapiszmy. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Myślę, że w tym odcinku pojedziemy już do końca gry, bo bez sensu. Będzie taki dłuższy odcinek. Chociaż teraz mógłbym skończyć właściwie. Także właśnie, skończę tu i kolejny będzie właśnie jeszcze taki normalnej długości. Także ja się tu z wami żegnam, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym, ostatnim odcinku. Na razie. Cześć.